Widzowie, kto to raczył się wreszcie zjawić? Tak, widzowie, wreszcie postanowiłem po miesiącu odezwać się do was. Wróciłem, słuchajcie, do życia. Jestem już, słuchajcie. I dzisiaj nagrywam dla was odcinek. Nie z PCD, mimo że chcieliście. Ale ten. Ja nie mam pomysłu, więc zrobimy standardowy odcinek, którego jeszcze u mnie nie było. A może jesteś zainteresowany? Słuchajcie, dzisiaj będziemy oceniać sobie polskie gry na Robloxie. Mam przygotowane 3 gry. No i ogólnie będziemy je sobie oceniać pod względem modeli, czy są free modele, ogólnie funkcjonalności i polskości, czyli jak bardzo polska jest gra. Więc słuchajcie, mam nadzieję, że cieszycie się z powrotu. Zostawcie suba, zostawcie lajka, ponieważ słuchajcie, no dobijamy tysiaka, bo serio, zostało nam już tak mało subów do 1000, że ja po prostu, no serio, bardzo was proszę. Zostawcie suba, bo dobijamy naprawdę tysiaczka, no do wakacji już musi być ten tysiaczek, serio widzowie, no. I zostawcie po prostu tego suba, jeżeli film wam się podobają. No bo naprawdę bardzo chciałbym ten 1000. Dobra, jeszcze chciałam was zaprosić na mój serwer Discord na szybko. Czyli słuchajcie, Discord mojej gry Polish Life RP. Słuchajcie, jeżeli ktoś nie wie, będzie ogromna, ogromna zmiana mojej gry starej. I słuchajcie, ona będzie superowa. Według mnie będzie trzecia. To będzie trzecia najlepsza polska gra w Robloxie. Według mnie, serio, ona będzie epicka, dlatego słuchajcie, wbijajcie na Discorda, obczajcie sobie, tam już macie mega dużo rzeczy, no ja już nie przedłużam i zapraszam. A więc widzowie, pierwszą naszą grą jest Podwórko. Ogólnie, szczerze wam powiem, ten kto nie zna Podwórka, ten chyba nie jest Polakiem, bo naprawdę, wydaje mi się, że każdy Polak grał kiedyś, oczywiście kto ma w Robloxa, grał kiedyś w Podwórko, ponieważ jest to bardzo popularna polska gra. Ogólnie, jeżeli chodzi o samochody, mamy ich serio dużo i bardzo fajne są te samochody typu na przykład policyjne, bo naprawdę one fajnie wyglądają. Jeżeli chodzi o pracę, mamy ich tutaj serio dużo, no właśnie, ponieważ Podwórko jest to taki polski roleplay. Mamy tych prac naprawdę dużo. Możemy, słuchajcie, być kasjerem, w Żabce sprzedawać, w Biedronce możemy pracować. Ogólnie możemy być policjantem, strażakiem, możemy wywozić śmieci, dostawać paczki, wiecie, rozwozić paczki, możemy jeździć superowymi autami, mieszkać w domku, no ogólnie roleplayować. Jest to chyba najlepszy polski roleplay, tak teraz się zastanawiam, bo chyba nie ma żadnego na razie na polskim, na polskim YouTubie. Nie, na Robloxie nie ma żadnego fajniejszego polskiego roleplayu, no bo PCD to nie jest roleplay oczywiście. Znaczy, trochę jest, ale on jest taki słaby trochę, bo tam wiecie, nie ma dużo rzeczy. Ogólnie modele są tutaj autorskie, przynajmniej ja nigdy jeszcze, na razie przynajmniej nie widziałem nigdy, słuchajcie, free modeli na tej mapce. Jeżeli chodzi o domki, to one są rozbudowane, ale jest ogromny minus. Te domki, słuchajcie, są tak jakby, no, bardzo mają słabe wyposażenie, ponieważ, w sensie, są meble, ale one nie działają, bo, no, tak naprawdę nie możemy robić nic, możemy tylko siedzieć i nic więcej nie możemy robić, no, otwierać drzwi, zapalać, zgaszać światło i siedzieć. I to jest ogromny minus tej gry. Tak samo, słuchajcie, według mnie minusem są przedmioty, ponieważ przedmiotów nie mamy w ogóle, mamy tylko jedzenie i jakieś do pracy, na przykład policjanta, po prostu jakieś lizaki i w ogóle, to jest jedyna rzecz. Więc te domki są na pewno na minus. No i według mnie też, ogólnie też według mnie minusem jest tutaj polskość. Nie pytajcie, jak ja to nazywam. Chodzi mi, że polskie drogi, one tutaj nie wyglądają jakby były polskie. No powiedzmy sobie szczerze, te znaki, co są tutaj na przykład, one w ogóle nie wyglądają jak polskie. No dobra, no trochę wyglądają, ale tak samo te drogi, słuchajcie, te drogi to są zwykłe jakieś drogi wymyślone. Zwykła europejska droga, ona nie wygląda jakby była polska. Są takie strasznie też kwadratowe i to jest słabe. Autostrady też nie wyglądają jakby były polskie, ponieważ no są zwykłymi autostradami. Nie ma żadnych znaków i tak naprawdę bardzo dziwne są też te zjazdy, takie niepolskie bardzo. No i ogólnie mamy dużo fajnych rzeczy w tej grze, ale ogólnie wydaje mi się, że przyszedł czas na ocenę. Czyli mamy bardzo dużo fajnych prac, naprawdę na przykład fajnie się pracuje w takiej Żabce, gdzie się sprzedaje rzeczy, fajnie się jeździ policją, ale jest dużo minusów, takich jak na przykład, słuchajcie, właśnie polskość, no i też, słuchajcie, te drogi. Ogólnie gra to jest ogólnie profeska, no chyba wiecie o tym.
Działają tutaj też jeszcze takie różne rzeczy, jak fotoradary na przykład, czy no nie wiem, na przykład, no, dobra, nie wiem, mamy też różne polskie budynki, takie jak na przykład Biedronka, kościoły, Dino, tylko oczywiście mają zmienione loga. Więc słuchajcie, przyszedł czas na ocenę tej gry, myślę, że nie ma już co dalej ciągnąć, według mnie gra ode mnie myślę, że otrzymuje 7 na 10. I według mnie jest to dobra ocena, bo serio, mało jest takich polskich gier na Robloxie, które są zrobione przez jakieś, no nadal mniejsze, ale jakieś tam studio, które jest serio dobrą i przede wszystkim autorską grą. Więc wydaje mi się, że słuchajcie, możemy lecieć do kolejnej gry. No i słuchajcie, jesteśmy w kolejnej grze, która nazywa się Mazovia Roads. I wydaje mi się, że jeżeli jesteście ogólnie w takim środowisku pulsker drivingowym, to raczej znacie, słuchajcie, Mazda 380 i jest to właśnie gra tej osoby. I w ogóle Mazda już zrobił bardzo dużo gier ogólnie tutaj tych polskich, których nie będziemy dzisiaj oceniać, ponieważ jest to jego najnowsza gra, która nawet nie jest taka jednak nowa, ale jest najnowsza. Przynajmniej z czego co wiem. I słuchajcie, będziemy ją sobie dzisiaj oceniać. No i słuchajcie, ogólnie czym ona od razu już widać, że jest według mnie lepsza od podwórka, to od razu, słuchajcie, pierwsze co się rzuca w oczy i to już będzie, słuchajcie, chyba największym plusem tej gry, czyli słuchajcie, polskość. Jakby widzimy, że są tutaj polskie drogi. Naprawdę one wyglądają bardzo polsko. I czujemy się, jeżeli będziemy po nich jeździć, to czujemy się sobie faktycznie, jakbyśmy jeździli po Polsce. Ogólnie fajnie, bo tutaj mamy już też car dealership, czyli trzeba zbierać pieniądze. No i nie wiem, czy jest to w sumie plus czy minus, to już sami możecie ocenić. Ogólnie z czego co wiem, auta są tutaj autorskie. Trzeba odpalać silnik też w samochodach, co może być dla niektórych troszeczkę skomplikowane, jeżeli ktoś nie wie, ponieważ tutaj trzeba kliknąć sobie menu, coś takiego, i tutaj jest ogólnie pokazane, jak jeździć. Ogólnie gra ma humorek, bardzo dużo jest jakichś sekretów tutaj, na przykład takich ciekawych. Na przykład to chociażby Zbyniu w dealershipie, to jest też bardzo ciekawa rzecz. Bardzo ogólnie szanuję, w sensie bardzo dużym też plusem są słuchajcie, właśnie własne modele tych samochodów, chociaż na mapie free modele są. I słuchajcie, mimo że gra jest no, bardzo realistyczna, bardzo polska, to słuchajcie, jednak jest tutaj dużo minusów. Po pierwsze, słuchajcie, totalnie śmieci, totalnie rozwalona mapa, bez żadnej estetyki. I powiem tylko tyle. Na mapa ogólnie przy drodze wygląda ładnie, bardzo ładnie wygląda mapa przy drodze właśnie. Ale słuchajcie, na przykład już gdzieś dalej, no to wygląda słabo. Widzowie, na przykład zobaczcie, brak, słuchajcie, krańców mapy, to jest rzecz, na którą ja zwracam uwagę. Krańce mapy są dla mnie ważne. Tutaj na przykład, nie wiem, jakaś szwedzka flaga, kurczę, na skrzyżowaniu. Po co to, widzowie? Po co to wszystko jest? Tak samo gdzieś tam dalej, jak się jedzie, to tam dalej, słuchajcie, jest, słuchajcie... Przepraszam, że się tak powtarzam w ogóle. To tam dalej są, słuchajcie, jakieś różne, nie wiem, detale, słuchajcie, takie, które są rozwalone, nie wiem, na przykład dachy są dobrze niepołączone, nie wiem, ściany są też źle, domki niektóre wyglądają tak, a niektóre tak. Bo właśnie, słuchajcie, ta gra według mnie ma jeden problem. I to jest dla niektórych plus, a dla mnie na przykład jest to minus. Czyli słuchajcie, minusem dla mnie jest to, że w ogóle jest free model, jakiś samochód amerykański, to jest minusik też dla mnie w sumie. Ogólnie to, słuchajcie, problem właśnie tej gry jest taki, że no ta gra była budowana przez jednak trochę ludzi. Bo Mazda tam sobie na Discordzie zbierał jakąś chyba grupkę, bo to też byli po prostu jego koledzy. No i jest szczerze, każdy, słuchajcie, budował tam co innego. Jeden budował takie brzydkie domki, jeden budował drugi jakiś, trzeci sobie robił jakieś właśnie tutaj beki, w sensie jakieś żarty sobie budował na tej mapie. Ogólnie ja nie mówię, że te domki są brzydkie, ale na przykład brak płotów, niepołączenie, nie wiem, za blisko drzewa i to jeszcze nie poobracane w różne strony, brak krańców mapy. No i ja zwracam na takie rzeczy uwagę. I no jednak ta gra ma za to duży minus. Kolejny ogromny minus jest taki,
że mapa jest bardzo malutka. Serio, ona jest bardzo mała, ta mapa, bo ona się tam już się, słuchajcie, kończy, a przecież tamtą dopiero wyjechaliśmy. Tam dalej też się kończy i tutaj się kończy. To jest taki krzyż, tak szczerze, zwykły. No a też nie ma według mnie tutaj co robić za bardzo, bo naprawdę nie ma co tutaj robić. Bo no, tutaj wystarczy, jedyne co można robić, to rozłożyć paczki i zbierać nowe samochody. Tylko jaki jest sens zbierania nowych samochodów na tak malutkiej mapie? No właśnie, widzowie, i to jest kolejny minus tej gierki. Więc słuchajcie, plus za realistyczne drogi, słuchajcie, plus za własne modele i minus, słuchajcie, za różne takie detale, które są źle połączone. I to jest, słuchajcie, serio, brak krańców mapy. No myślę, że już możemy nawet oceniać. Więc słuchajcie, te wszystkie minusy i te wszystkie plusy daję, słuchajcie, na ta... I łączę tą ocenę, którą naciągnę trochę i daję chyba... No, mogę dać trzeciej ocenę 5 na 10. I Maza, jeżeli to oglądasz, ja serio nie chcę cię urazić, bo serio bardzo ładna jest ta gra. W ogóle te twoje gry są bardzo ładne. Nawet są dobrze dopracowane, zwłaszcza Północ Mazowsza Driving mi się bardzo ta gra podobała. No tylko właśnie Mazda, już wymieniłem te rzeczy, te minusy w tym odcinku. No według mnie jest tutaj dużo rzeczy do poprawy. Na przykład te drzewa, to bardzo brzydko wygląda. Także słuchajcie, ja też w tym odcinku nie chcę nikogo hejtować, absolutnie, ja tylko oceniam grę i jak ja to widzę. Więc słuchajcie, no ta gra otrzymuje ode mnie właśnie 5 na 10. No i myślę, że nie ma co tu gadać, już wszystkie rzeczy w tym ogólnie o tej grze wymieniłem. Chyba możemy po prostu przechodzić do następnej gry. No i widzowie, kolejna gra to jest, słuchajcie, Polish RP. Jest to gra dla Pikoloza, czyli takiego polskiego, czyli no dla takiego youtubera ogólnie, który właśnie zaczął serię nagrywać, zaczynania gier widzów chyba. I jest to jedna właśnie z gier dla niego. I powiem wam tak, ta gra już na pierwszy rzut oka, już wiem, że będzie miała 1 na 10 i to naprawdę. Jeszcze raz chciałbym ogólnie słuchajcie, przypomnieć, że ja nikogo nie chcę obrazić w tym odcinku, tylko wyrażam zgodę. Boże, jaką zgodę? Wyrażam opinię. O, no i mamy tutaj widzowie, więc akurat tutaj ktoś przyszedł z jakiejś widz nas tutaj dołączył. No i widzowie, więc zaczynamy. Ogólnie ta gra już na pierwszy rzut oka, ogólnie, słuchajcie, wygląda, no po prostu wszystko jest free modeli. Mamy jakieś, o Jezu, tutaj nawet nazwy nie są pozmieniane w tych autach. O matko boska. Dobra, weźmy sobie BMW. No dokładnie, wiedziałem, że to jest BMW, bo ten free model chyba zna każdy. No i widzowie, ogólnie ta gra naprawdę jest słaba, bo... to jest polski roleplay niby. No ale słuchajcie, tutaj te wszystkie te samochody to są free modele, te drzewa w ogóle, drogi to też, to wszystko to są oczywiście free modele. Szczerze, jak tak teraz jadę, mamy tu jakieś... Boże, co to jest w ogóle? Co to w ogóle nawet jest? Tu w ogóle znaki, te drzewa kwadratowe, żabka, kurde, no wszystko z free modeli. A ta żabka jest ładna akurat. Tylko ta żabka, z czego co widzę, chyba jest też free modelem, ale nie wiem. Oczywiście jakieś sklepy, słuchajcie, to wszystko to jest, kurde, to wszystko to, słuchajcie, są free modele. I powiem wam tak, spawny samochód, ogólnie spawn samochodów, to wszystko, o matko jedyna, to wszystko to też są oczywiście free modele. Poczekajcie, oczywiście, w ogóle co to świat dobro? A, to jest to, dobra, to usunę. Weźmy malucha i Fiat Maluch chyba, to jest, słuchajcie... No właśnie, to jest ten oto gagatek. Wszystko z free modeli. Ej, serio, to chyba nie ma żadnej rzeczy w ogóle postawionej przez autora. W sensie... Ej, naprawdę, to są chyba same free modele, które są po prostu ze sobą połączone. Naprawdę, one są wszystkie, słuchajcie... One są ze sobą połączone. No dobra, no pewnie takie rzeczy jak tutaj to, ten parcik, to słuchajcie, jest, podejrzewam, że to jest, słuchajcie, no to już jest zrobione, ale tak to, słuchajcie, no. Dobra, oceniajmy. Jeżeli chodzi o własne modele, żadnych, absolutnie żadnych nie ma własnych modeli. W sumie o czym ja tutaj mówię, no absolutnie nic tutaj nie będzie.
Tu nawet jakieś lotnisko jest? Kurde. Jeżeli chodzi o free modele, to jest cała gra. Serio, tu nie ma nic postawione samemu. Kurde, to wszystko. No, patrzcie, to już nawet zanczurowane nie jest. Amerykańskie sklepy, kurde. I to jest, nie wiem, jeszcze Polish RP. To jest w ogóle powalone, jak ta cała gra jest po angielsku. Więc to jest bardziej English RP. Ogólnie, no to jest bardzo słabo, naprawdę. Ten budynek chyba był samemu robiony, z tego co widzę, bo on tak się rozpada, więc no, jakaś rzecz jest postawiona przez niego, ale jest, no, rozwalona. Ogólnie, jeżeli chodzi o funkcjonalność, tutaj również nie ma żadnych funkcjonalności. Nic tutaj się nie robi, bo tylko się jeździ po tej nudnej mapie, która swoją drogą jest bardzo mała. Mapa jest serio malutka i jest cała we free modelach. Nie da się tutaj odgrywać roleplayu nawet. Absolutnie, to nie jest roleplay, bo tutaj się nie da go odgrywać nawet. No nie ma żadnych rzeczy, tylko samochody, które są free modelami. Tak samo wszystko, cała gra jest free modeli. No i polskość. Polskość oceniamy również na zero, bo on tutaj nie ma nic polskiego oprócz znaków i tych budynków z free modeli, więc no trochę słabo. No ogólnie tak. Patryk, bo ty jesteś autorem tej gry. Powiem ci, że no bardzo słabo, naprawdę bardzo słabo, bardzo słaba gra, ale to nie jest, myślę, że to jest spowodowane tym, że za szybko wypuściłeś tą grę, że ty jednak, że jeszcze ta gra ma serio potencjał, tylko raczej po prostu aż oczy bolą, jak to wszystko jest inne, jak to wszystko jest źle połączone, jak to wszystko, słuchajcie, kurde, nawet. No nie jest nic po swojemu zrobione. Tutaj nawet nie ma polskich rzeczy w ogóle, tylko są różne angielskie. O, myślę, że Multipla też free model. No ogólnie bardzo, słuchajcie, słabo. No słuchaj, Patryk, gdybyś się podszkolił, naprawdę. Gdybyś się podszkolił trochę robić też modele swoje. Naprawdę byś też to wszystko ładnie ze sobą połączył. Nawet mogłyby być te free modele, gdyby one były polskie, gdyby je troszeczkę poprzerabiał, zanczorował, połączył i ładnie, żeby to wyglądało, to jeszcze by to miało jakiś sens. No a tutaj to widzowie, te drzewa to są kwadreciaki. Szczerze, jedyny plus, jaki mogę tutaj dać, oczywiście też rozwalone rzeczy na mapie, to że te drzewa są, widzę, że tam daleko aż porozkładane, wszystko to tak ładnie wyglądać, że one się tam ciągną gdzieś jeszcze dalej, a. No ale reszty plusów tutaj nie ma, kompletnie nie da się tutaj odgrywać roleplay. Patryk, naprawdę cię nie hejtuję, bo no nie, po prostu nie ma sensu hejtować, słuchajcie, z takich osób, tylko no ta gra jest serio, no, badziewna, no naprawdę, bardzo słaba i nie spędziłbym tutaj w sumie, no nie da się tutaj odgrywać roleplayów ze znajomymi, więc ta gra jest serio słaba. Piccolo, z tego co widziałem, ocenił ją 5 na 10, ale to jest naprawdę za dużo według mnie, bo to jest naprawdę. No jakby ja oceniam PCD 8 na 10. Ja mam duże wymagania co do polskich gier, niestety. Ja oczywiście nie jestem żadnym deweloperem ani nic takiego, ale no to widać po prostu. No widzowie, więc ja tą grę myślę, że mogę ocenić na 1 na 10. No tak mi się wydaje, że 1 na 10 mogę ocenić. Więc słuchajcie, mam nadzieję, że wam się spodobał. Serio, oceniłem ci trzy polskie gry. Jeżeli chcecie więcej takich odcinków, to zapraszam. Oczywiście nic tutaj z żadnej z tych gier nie reklamuję. Do nikogo z autorów nie mam żadnego problemu, tylko wyrażam swoją opinię. No i co, no? Ja mam nadzieję, że wam się spodobał. Piszcie, czy podoba wam się, że powróciłem. No i ja się z wami żegnam. No i na razie.